Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiemy sobie parę słów na temat systemu odciągowego. I teraz zobaczcie z jednej strony, jaką zrobiłem fuszerę. Zobaczcie, mamy tutaj komplet rurowania. Pokażę Wam, z czego składa się zestaw, jak wygodnie i jak szybko można składać orurowanie dzięki klamrom zaciskowym, a co za tym idzie, w szybki sposób zmontować orurowanie i zabrać się za pracę. Ponadto zmontowane orurowanie zamontujemy nad oklejeniarką, a następnie wężem Spiro podłączymy do oklejeniarki, jak i do odciągu. Zobaczycie, jaki będzie finalny efekt pod kątem prędkości powietrza, która jest generowana poprzez odciąg. Mamy do tego specjalny przyrząd, który pokaże Wam, jak dobrze oklejeniarka może zaciągać pył i wióry, które tworzą się podczas procesu obróbki. Dostarczając orurowanie do klienta, wymagamy od niego jedynie określenia się, czy orurowanie ma być prawe, czy lewe. Orurowanie prawe to takie, w którym odciąg znajduje się przed pulpitem sterowania, przy ekranie dotykowym. Natomiast orurowanie lewe to takie, w którym odciąg znajduje się z tyłu maszyny, za ekranem dotykowym, pulpitem sterującym, ze względu na fakt, iż każdy klient ma inne potrzeby w zakresie orurowania, a moją specjalizacją jest proces oklejania, przygotowałem gotowe zestawy, prawy i lewy, na który składają się gotowe sety. Jeżeli klient potrzebuje czegoś więcej, może zamówić już po instalacji konkretne elementy, natomiast podczas dostawy maszyny jesteśmy w stanie podłączyć maszynę do odciągu, a zarazem kompleksowo uruchomić maszynę, przeszkolić, dbając o to, aby wióry nie gromadziły się w maszynie, a co za tym idzie, nie powodowały utraty jakości podczas obróbki obrzeża. A teraz przejdźmy do działania. W związku z tym z elementów tutaj przedstawionych zmontujemy gotowe orurowanie, które zawiesimy nad oklejeniarką, podłączymy je do odciągu, a w konsekwencji będziemy mogli zmierzyć parametry przepływu powietrza, żeby pokazać Wam, jak to wygląda w praktyce. Pokażę Wam jeszcze, jakie są korzyści płynące z rozwiązań, które przygotowałem dla Was do oklejeniarek. Jednym z elementów, który trzeba wziąć pod uwagę, jest kwestia dostosowania długości ewentualnej rury do konkretnych potrzeb. W związku z tym, jeżeli mamy rurę zbyt długą, potrzebujemy ją skrócić, wystarczy, że obetniemy ją na konkretną długość, co teraz zrobimy. Wykorzystamy do tego łącznik, aby wyszło to elegancko. Objedziemy sobie dookoła. Także mamy już wzór. Następnie tu sobie troszeczkę posprzątamy okulary i obcinamy wedle zaznaczonej linii. Rura została przycięta. Teraz łączymy sobie
dwa elementy. Do tego potrzebujemy użyć uszczelki, którą nakładamy na rurę. Następnie montujemy na pożądaną długość nakładkę, zakładamy opaskę i w tym momencie zaciskamy i mamy gotowe rozwiązanie. A teraz przystąpmy do montażu rurowania. Orurowaniem, które będziemy montować, będzie to orurowanie lewe. Także teraz zabierzemy stolik i tu przed Wami rozłożymy komplet orurowania, które następnie zostanie spięte. Pięknie. No i gotowe. Jeżeli orurowanie jest za wysokie, bądź w tym przypadku zbyt długie, co za chwilkę będzie zobrazowane podczas montażu, robimy prostą rzecz. Odcinamy część, która jest nam zbędna, następnie wstawiamy taki element na konkretną długość, dajemy uszczelkę, zacisk, zaciskamy i w tym momencie mamy obniżoną rurę do pożądanej wielkości. Zobaczcie, to są pozostałe elementy, których możemy użyć, ale nie musimy. I teraz, gdybyśmy potrzebowali wydłużyć bądź skrócić rury FI250 idące od odciągu po sufit, możemy skrócić tym odcinkiem. Jeżeli potrzebujemy wydłużyć bądź skrócić rurę idącą sufitem w kierunku maszyny, też możemy wydłużyć. To są elementy akcesoryjne, które dokładamy, aby zwiększyć Wam komfort i szybkość montażu. Dołożone są także dodatkowe obejmy, aby wygodnie zamontować sobie orurowanie do sufitu, co możecie zrobić, nie musicie, ale w wyposażeniu jest. I teraz zobaczcie, bierzemy sobie takie FI250, mocujemy na rurze, następnie prętem gwintowanym wkręcamy się w uchwyt i podpinamy pod sufit. To jest jedno z możliwych rozwiązań. I taka obejma jest zarówno dla FI250, FI200, jak i FI100. Dzięki temu uzyskujecie stabilne i solidne mocowanie Waszego rurowania. Tutaj mamy 550. W związku z tym skrócimy sobie rurę odciągową do tego właśnie wymiaru. Zapraszam. Zakładamy okularki i bierzemy się do cięcia. I teraz zobaczcie z jednej strony, jaką zrobiłem fuszerę. Zobaczcie, jaki ślimak, jakie przejście. A zrobiłem to celowo i po to, żeby Wam coś pokazać. Niezależnie jakie są Wasze zdolności manualne, choć na pewno na wyższym poziomie niż moje, zobaczcie, zakładamy to. I bierzemy uszczelkę, zacisk i tak naprawdę niezależnie od tego,
jak krzywo ucięliśmy, wyjdzie elegancko. I teraz bierzemy, elegancko sobie odznaczamy. Obniżymy sobie jeszcze troszeczkę to. No i... Więc zbędną część orurowania wraz z gromem odkładamy na bok. A teraz mocujemy sobie orurowanie i zaraz przystępujemy do montażu. Długość, którą chcieliśmy uzyskać, to 550. No idealnie się wysunęło. Bierzemy sobie uszczelkę. Bierzemy orurowanie. Spinamy i gotowe. I spinamy sobie do instalacji. Dobra, teraz ja to trzymam. Kiedy instalacja została już zmontowana, pozostaje tylko zabezpieczyć obejmy przed ewentualnym rozpięciem. Orurowanie zostało zmontowane. Teraz zabieramy się za montaż rury Spiro. W tym odcinku mamy 10 metrów Spiro. W związku z tym przy dostawie otrzymacie połowę takiego kawałka i on po rozciągnięciu będzie miał 5 metrów, co zresztą zaraz sprawdzimy. Czyli 1,10 m. Metr 10. Podkrawamy. To tak, gdyby ktoś nie wierzył, dla niedowiarków 5 metrów. Utnij sobie 50. No. Orurowanie zostało zmontowane, zaraz sobie je podłączymy i testerem z mierzącym prędkość przepływu powietrza sprawdzimy, jak będzie to działało. To co? Czas na próbę. Włączamy odciąg, mierzymy parametry i podsumowujemy całość pracy. Licznik mamy ustawiony w metrach na sekundę. Wartość wskazuje 0. Odłączamy rurę
wstępnego frezowania. Wyłączyło się. Metry na sekundę. Metrów na sekundę. Następnie przy frezowaniu naddatku metra na sekundę. Parametry, które zobaczyliście na urządzeniu, wskazują, że jest to bardzo wydajne rozwiązanie, jeżeli chodzi zarówno o rurowanie, jak i o odciąg. Nadmienię, że odciąg ma silnik 4 kW, więc nie jest nadmiernie przesadzony. Takie rozwiązanie gwarantuje solidne odbieranie pyłu oraz wiór i gwarantuje stabilną i sprawną pracę. Orurowanie, które Wam prezentuję, jest rozwiązaniem dosyć kosztownym. Zapewne część z Was będzie szukała rozwiązań bardziej budżetowych. W takiej sytuacji możecie użyć rur wentylacyjnych, stalowych. Natomiast zdecydowanie odradzam rury PVC, pomarańczowe, szare, ponieważ mogą one wytworzyć iskrę, które doprowadzą do pożaru. Odradzam Wam takie rozwiązanie. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was jednak do poprzedniego odcinka, w którym uruchamialiśmy maszynę wraz z odciągiem i orurowaniem u klienta. Tam możecie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce pod kątem instalacji, montażu, także orurowania. Trzymajcie się. Cześć.